Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie ponownie. Ja niestety w tygodniu nic nie dałem rady ponagrywać, bo trochę byłem zajęty, ale teraz mamy sobotę, bardzo ładną pogodę, także jakiś czas dzisiaj ze mną spędzicie, coś Wam ponagrywam, coś porobimy przy domu, pojedziemy, może akumulator muszę kupić do Mercedesa, muszę z Hondy ściągnąć przednie koło i jechać naprawić do Meksyku, bo stoi na kapciu. A dwie nowe opony ostatnio zakładałem, tylko nikim nie jeździ, przyprowadziłem do domu i tak stoi, znowu uciekło powietrze, także wydaje mi się, że może być jakiś problem z Felgo. A muszę naprawić, bo czwarty kierowca mi się w domu zaczyna szykować, zaczyna zdawać prawo jazdy, także będzie potrzebne auto takie do nauki, można powiedzieć. A co jeszcze? Pojedziemy może na farmę z kwiatami, z drzewkami, potem będziemy sadzić kwiaty. Kupiłem wczoraj donicę, byłem w Lowsie, będziemy tam przy garażu stawiać kwiaty, sadzić kwiaty w donicy, także coś tam ze mną dzisiaj porobicie. Jeszcze też mikrofon dzisiaj założyłem jak nigdy, no bo wyszedłem teraz na pole i dookoła cały czas coś robi. Tutaj u sąsiada jakieś maszyny chodzą, coś robią. Tam drugi sąsiad kosi trawę i nie wiem, i tak nie wiem, czy mnie dobrze będziecie słyszeć. Mam nadzieję, że tak. Także zapraszam do oglądania. Tutaj zacząłem kosić te właśnie chwasty wszystkie, bo zobaczcie, jak to wszystko rośnie. Wystarczy, że trochę deszcz popada i moment to jest już... Moment to wyrasta. To blusz mi się akurat podoba. Ja wiem, że to jest cholerstwo takie, bo ono właśnie wspina się tutaj po ścianie i tutaj właśnie w te AC wchodzi. Praktycznie można powiedzieć, że wszędzie to wejdzie. Nawet zobaczcie, jak po drzewie to rośnie. Ale te chwasty mnie wkurzają. Nie wiem, muszę chyba kupić Roundup i popryskać ciusę Roundupem. Biorę tu się za koszenie, skończę to i jedziemy dalej z tematem. Mi się jeszcze teraz przypomniało, właśnie jak wspomniałem o Roundupie, że na radiu słyszałem 3 tygodnie temu, że zostało przyznane największe odszkodowanie w historii Ameryki, 200 coś milionów, już nie chcę skłamać, 250, 270 milionów facetowi, który używał właśnie na gminie Roundupa. Nie wiem, czy on pracował w jakiejś firmie, że mu się używa cały czas, sorry, nie wiem, czy mi to cały czas jakieś koparki jeżdżą, tutaj sąsiad beton wylewa. I właśnie używał nagminnie tego, nie wiem, właśnie już nie pamiętam, czy on pracował gdzieś i non-stop używał tego Roundupa i udowodniono, że od tego dostał raka i tam już chyba niedużo mu tego życia zostało, po 2-3 lata zostało mu życia, no ale odszkodowanie jest ogromne. No wiadomo, że ciul z tych pieniędzy, jak już człowiek 2 lata zostało mu tylko życia, no ale wiemy, jak to wychodzi w wypadkach. Jak już zdarza się ten wypadek, to fajnie, jak jest możliwość wzięcia tego odszkodowania, tak? To nawet rodzinie zostanie, czy komukolwiek, bo miliony przecież jest przypadków, że ludzie mają wypadki i ani potem złamanego centa za to nie dostają. Także chociaż tyle dobrze. Ale z tego, co też słyszałem, że on już wygrał ten proces i już zaczynają się, zaczynają napływać jakieś kolejne właśnie wnioski od innych osób, że też mają podobne problemy. Także maszyna ruszyła, wszyscy teraz będą chcieli odszkodowanie. Tutaj wiadomo, że Ameryka słynie z tych odszkodowań, a są ogromne odszkodowania i za takie niektóre błahe rzeczy. To słyszałem kilka lat temu, też na radiu właśnie słyszałem, że facet, wyobraźcie sobie, dostał 50 tysięcy odszkodowania tylko z tego względu, że dał spodnie do pralni jakieś i już nie pamiętam, bo to już naprawdę kilkadziesiąt lat temu to słyszałem, że albo zniszczyli mu te spodnie, albo gdzieś one zaginęły. I dostał 50 tysięcy odszkodowania, bo udowodnił, że te spodnie miał chyba z 10 lat, pokazywał zdjęcia jakieś tam i powiedział, że był bardzo do nich przywiązany i dostał 50 tysięcy dolarów odszkodowania z pralni jakiejś tam chemicznej, co dał do czyszczenia te spodnie. Także absurd goni absurd naprawdę. Pod tym względem Ameryka naprawdę jest jedyna w swoim rodzaju, co chodzi o to. Tutaj mam już to drzewo pocięte. Nie wiem, czy może nie wszyscy wiedzą, właśnie zimą stamtąd mi się złamało całe drzewo i położyło się tam. I teraz właśnie jest pocięte. Muszę tylko porąbać. Już tam sporo tego porąbałem. Tam z tyłu za szopą poukładałem sobie. Ale zobaczcie, czemu ono się złamało. W niektórych miejscach zobaczcie, jakie jest puste. Tam już jest wyjedzone totalnie. Tu jest jakie powyjadane. Niektóre jeszcze ładnie wyglądają. Ale dużo jest
wyjedzonych, także puste było w środku, to mu się złamało. Na razie się ładnie to wszystko zazieleniło, także już jest gitara. Tutaj widzicie, takie właśnie donice kupiłem wczoraj w Lowsie, takie ciężkie tam. Tam kolejna będzie właśnie w tym kornerze przy schodach stała. Musimy jechać tylko na farmę, także pojedziecie razem z nami dzisiaj. Zobaczycie, jak farma tutaj wygląda, taka z kwiatami, z drzewkami. Jak to wszystko wygląda. Zobaczcie. No i tutaj właśnie mamy tą oponę, co jest, kurde, nówka opona założona. Jest kapeć, także zaraz ją zdejmę. Nie wiem, czy dzisiaj się wyrobię, bo już sobotę, nie wiem, do której oni są otwarci, ale najwyżej dzisiaj podniosę, zdejmę ją tylko i wezmę ze sobą w poniedziałek do pracy, gdzieś tam po drodze to naprawię. Więc tak, co ja wam jeszcze mogę pokazać? Tutaj mniej więcej zaczęliśmy robić teraz oświetlenie. Może w nocy mi się uda nagrać tutaj trochę, jak to wszystko wygląda. Tu mam światełka, wszystko low voltage jest poprowadzone właśnie w ziemi. Tu mam jedno, tu mam kolejne. Tu jest chyba cztery. Tam jest jeszcze jedno i tam będzie jeszcze jedno. To oczywiście nie jest skończone, musimy to jeszcze poustawiać dokładnie, ale Michał ma przyjechać, właśnie ciężko też ma z czasem, ale jak przyjedzie, to właśnie musimy to porobić wszystko. Bo też zaczął mi tutaj na przykład, co to kurde jest, jakaś reklama wisi. Bo na przykład tutaj też właśnie posadziłem drzewko w tym tygodniu, w tamtym roku kupiłem drzewo w donicy, całą zimę przestało tam z tyłu domu i widzę, że zaczyna kwitnąć, także posadziłem tutaj, bo sam nie wiedziałem, chciałem coś w tym miejscu posadzić, ale do końca nie wiedziałem co, to już mówię, jest to drzewko, to posadzę to drzewko. No i tutaj właśnie takie lampki będę dawał, żeby świeciły na ścianę, ale chciałem właśnie pomiędzy oknami i po bokach dać, ale chyba dam po boku jednym, po boku drugim i wystarczy. Także widzicie te kable, no to jest wszystko temporary, on ma przyjechać, to wszystko schowamy. Także to wszystko trzeba będzie tutaj ułożyć. Tu wychodzą właśnie kable do tych lampek. W środku mam transformatory, ale jeszcze te takie, one może mają z 20 lat, także wszystko robimy dzisiaj na ringa już. Będzie ring podłączony i na telefonie, na aplikację, także wszystko to będzie tak zrobione. Tutaj mam te lampki, wyglądają, tutaj jest jedna schowana, tutaj kolejna, 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 tam kolejna, tak to wyglądają. Tutaj z tej strony chcę dać właśnie na choinkę dwie, jeszcze musimy dołożyć, żeby właśnie świeciły w nocy. Kurde, postaram się może wieczorem wyjść, jak to zapalę, żeby wam włączyć, jak to wszystko w miarę wygląda. Oczywiście te jeszcze nie działają, małe, bo jestem coś porozłączane, zamówiłem dopiero jakieś tam transformatory na Amazon z ringa. Ma przyjechać w następnym tygodniu chyba i będziemy to podłączać, także to jeszcze się nie pali, z tyłu one działają, ale jeszcze te nie działają, także to będzie wszystko fajnie działało. A tutaj mam też na drzewie lampki takie, nie wiem czy zobaczycie, tutaj jest kolejna, nie wiem, widać ją czy nie widać, chyba widać, tam jest kolejna. I tam mam tak samo jeszcze, z przodu. No w nocy fajnie to oświetla, ale te lampki też już stare są. Nie chciałbym tych lampek ściągać, bo po co? Ale wymienić może żarówki jakieś mocniejsze, trochę większe, jakieś mocniejsze żarówki dać i myślę, że będzie ok. W nocy fajnie w miarę to wszystko oświetla tutaj. Świeci się. Także staram się może wieczorem wyjść, włączyć to i żebyście zobaczyli. Także tak, to poza tym w tamtym tygodniu właśnie posadziliśmy tutaj te kwiaty. Trochę ich jest mało, ich powinno być jeszcze jeden rząd tutaj dołożony i tutaj jeszcze ze dwa rzędy dołożone. To lepiej by to na pewno wyglądało, nie? Tam sąsiedzi coś robią. I tyle. Także idę zjeść śniadanie i będziemy coś działać dalej. Dobra, wyjechaliśmy teraz ode mnie z domu i jedziemy w dwa miejsca. Muszę zobaczyć, czy jeszcze ten Meksyk jest otwarty, żeby mu zostawić koło, może da radę naprawić, jak nie, to do poniedziałku zostanie to koło.
I przede wszystkim chciałbym zajechać do AutoZone. Chyba nie mam tu nigdzie AutoZone, chyba będę musiał jechać do Advance Auto Parts, mam niedaleko, i kupić akumulator do Mercedesa. Także tak to właśnie dzisiaj postaram się to ogarnąć. Jeśli nie, no to w poniedziałek z tym kołem pojadę i zobaczymy. Zamontowałem sobie GoPro teraz na uchwycie na szybie, pierwszy raz, tak? Zobaczymy, jak to będzie wszystko działało. Chyba jaka woda. Mogliby to w końcu zrobić. Tutaj i myją samochody, czyszczą, tutaj on naprawia te samochody. Powiem wam tak. Nie wygląda to za dobrze, ale blisko domu zawsze moja żona czy coś tam potrzebuje jakiejś pomocy, jakieś właśnie dziura w oponie, czy jakieś takie szybka wymiana oleju, czy coś, zawsze podjedzie, zawsze tutaj zrobią, także bez problemu, bez jakichś tam komplikacji. No i tak jak mówiłem, zostawiłem mu tę oponę, powiedziałem, żeby się nie spieszył, bo w sumie po co mi to teraz czekać tutaj albo przyjeżdżać potem, oni za niedługo zamykają. Zrobi mi to w poniedziałek, odbiorę to w poniedziałek, a we wtorek jeszcze tutaj żona wpadnie na olej. Kupiłem tylko olej, a na wymianę oleju. Tutaj zobaczcie, taki detailing robią, meksykański. Tutaj też kiedyś dawałem tak na szybko jakieś auto, żeby wymyć, wyczyścić, gdzieś tam wyjeżdżaliśmy. W miarę dobrze, jakoś cenowo też to w miarę wszystko wygląda, także tutaj kolejne jakieś meksykańskie, zobaczcie. To jest ta, cała taka plaza, stare te budynki, bo stare, ale... Ale coś to chłopy działają, no oni tutaj jest pełno tych Meksyków wszędzie dookoła, także oni mają tutaj nawet u swoich pełno roboty. No nie tak, że ktoś tam musi nie wiadomo kto przyjeżdżać, ale... Ale nawet nie, nawet mają jako klienta raz na jakiś czas, no. Dobra, podjedziemy, ja tu mam chyba Advance Auto Parts obok. Powiem wam, że ta bateria to ona nie należy do najtańszych. Ja myślałem, że trochę tańsza ona będzie. Tak wygląda właśnie sklep Advance Auto Parts. Ja już wam wspominałem, że częściej korzystam z AutoZone. Ale tu mają sporo też części wszystkiego. Też. Olej. Kupiłem najlepsze, jaką mają, i po wszystkich numerach no ta wychodzi, że odpowiednia jest, powinna być. Mam 3 lata gwarancji fabrycznej na to. Mogłem rok wykupić ekstra za $45, ale nie wykupiłem. Nie wiadomo, co będzie za 3 lata. No i zapłaciłem, kurde, nie powiem wam, że ona nie była taka tania, bo jest $20 za core, chcieli policzyć, czyli za starą, ale to oddałem. Z taksem wyszło mi $274, także nie jest to tanio, nie? Sama bateria 254,99 plus taksy. Także kupiłem D-Hard, to jest dosyć dobra firma. I tyle. Tutaj mamy teraz po prawej stronie będzie Honda. Tutaj właśnie zaczyna się Honda. To jest taki dealer service. A Hondy, oni sprzedają motory, właśnie widzicie, i Meleksy, i kłady jakieś tam sprzedają. Jest tu trochę, ja byłem tydzień temu tutaj, akurat oglądałem z synem motor i pytałem się, części chciałem kupić do dirtbike'a do syna. Także wam teraz przebitkę rzucę właśnie z tego miejsca, zobaczcie sobie.
Tamto następny ile jest? 125 też. 125 też? Same size. To który? Ten? Może ten mniejszy. Nie, to jest tak. Ja mogę stanąć. Uważaj, tam miałeś pod stopkę ten podusz. No wiem. A zostaw. Ale no jak są te. No ten jest, kurde, Honda. Ale ładna. Też nowe. 29 700. 30 koła. Wow, ale ładny. Siedzenie. Jaka to jest pojemność w ogóle tego? 1800. Bardzo fajnie to wygląda, nie? No i właśnie chciałem trochę więcej tam ponagrywać, powiem tak, ale zapytałem się niepotrzebnie, bo weszliśmy do środka, zacząłem tam nagrywać, tak jak to co wy teraz widzieliście, i gościu się na mnie popatrzył, mówię, mogę nagrywać? On do mnie mówi, no nie za bardzo, i już mówię, już nie będę nagrywał, jak już się zapytałem i powiedział, że nie za bardzo, także przestałem to nagrywać, ale chciałem wam tam dokładnie obejść sobie te motory, pokazać wam ceny, no ale wyszło jak zawsze. I tyle, no głównie pojechaliśmy tam kupić świece, bo mój młody ma dirbajka 80 Yamaha, bardzo starą, bo to z lat 80-tych, 90-tych, nawet papierów na nim nie mam, kupiłem tak na gdzieś na marketplace'ie. No i pojeździł on tam z 2-3 sezony, im pojeździł trochę i wyrósł z tego, także byliśmy oglądać, bo mnie strasznie namawia, żeby kupić coś mu większego. No ale mówię, najpierw trzeba zrobić to Yamaha, a tutaj świece i kable on potrzebuje, bo nie robi tak jak trzeba, nie jeździ tak jak trzeba, i myślałem, żeby to właśnie sprzedać. Mówię, sprzedamy, coś tam dołożysz, ja trochę dołożę i kupimy coś większego. Dobra, zamontowałem baterię. Teraz muszę tylko znaleźć, bo wiem, że mi się coś wydaje, że ja miałem dziś widziałem ten kod do rozkodowania radia, no bo jak bateria nam padła, no to wiadomo, że teraz od nowa kody trzeba wpisać, ale gdzieś mi się wydawało, że to jest. Kiedyś pamiętam, jak patrzyłem właśnie przy... Jest. Radio kod kart. Czyli mam wszystkie numery do rozkodowania radia. Jesteśmy w domu. Teraz tylko wprowadzić, rozkodować, włączyć muzę i na wojarze, nie? Przyjechaliśmy na farmę, teraz tu was oprowadzę trochę. Dosyć duża jest ta farma, dosyć duży wybór wszystkiego praktycznie tutaj jest, także idziemy, coś zobaczyć. To zobaczcie, mamy takie właśnie. O, to jest moja małżonka. Ona, jak zwykle, przyjechaliśmy po jedną rzecz, ona wybiera od razu co innego. Jedną rzecz mi wygrzewałeś.
tydzień przyjeżdża po tych dwóch. Po jedną rzecz, a wychodzi z pięcioma. Zobaczcie, wszyscy wiemy, że w Ameryce musi być wszystko duże, nie? Konkretna donica, nie? Ta jest jeszcze większa. Ale to jest plastikowa, lekka jest. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jakie ubikacje fajne. Osiem dyszek takich kosztuje właśnie. Zastanawiamy się, czy to właśnie nie coś takiego włożyć, to do nica. Jest tu trochę, powiem wam, tego wszystkiego, że się ciężko jest wybrać. To jest prawdziwa amerykańska donica, trzeba powiedzieć. Jak to przewieźć? I wybór padł właśnie na żółty. Tak to wygląda. Coś takiego wybraliśmy. Tu jest jeden. Tam jest drugi. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda. Także dobry wybór chyba. Teraz jak wracaliśmy właśnie z tej farmy, to po drodze zajrzeliśmy po syna do kolegi, a do sąsiedniej miejscowości, do Woodstock. I właśnie chciałem wam nagrać, bo tam to przepiękne tereny, podobają mi się tereny właśnie McHenry, Woodstock, tamte strony wszystkie. A fajnie to wszystko wygląda, jak nawet się jedzie po tych drogach. Super domy, super to fajnie wszystko, takie podjazdy wszyscy też mają pod domy, duże, długie. Także bardzo przyjemnie to wszystko wygląda. Dlatego chciałem wam nagrać, żebyście zobaczyli, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Nohal brudny ma, teraz jeszcze w trawie cała się upieprzy. I tak to będzie. Dobra, ja kończę na dzisiaj. Nie wiem, za bardzo nic nie zrobiłem, można powiedzieć, a strasznie się uchodziłem, nogi mnie bolą, idę trochę, kurde, odpocząć, ale to po całym tygodniu chyba człowiek też jeszcze zmęczony jest. I to tyle. Ja wam powiem, że nie wiem, jak to mam nagrywać w tych miejscach, takich sklepach, bo wczoraj byłem w Lowsie, coś tam ponagrywałem tak samo. Ale cały czas jakaś idzie muzyka z radia i boję się, żeby mnie YouTube jakoś nie zbanował, bo już mam dwa filmy pod nadzorą YouTube'a, bo dałem podkład muzyczny bez autoryzacji tego utworu, bez autoryzacji właśnie utworu. I teraz boję się, nie wiem, jak dam jakieś nagranie ze sklepu, czy dzisiaj nawet byłem na tej farmie, to też jakaś tam muzyka co chwilę leciała w radiu. Czy jak byłem w Advance Auto Parts, tak samo co dzisiaj ten akumulator kupowaliśmy,
tak samo była jakaś muzyka, także boję się, żeby w ogóle mnie YouTube jakoś nie ograniczył. Ciężko w ogóle z tym YouTube'em się przebić, ale jeszcze jak przez to zacznie mnie ograniczać, to będzie lipa. Ale damy radę. Jak nie, jak tak. Trzymajcie się, do następnego. Hej.